Nexus zadał pytanie, po co ty robisz tyle nowych kanałów? Na Matułę z TV miałeś 1000 subów, na Motor miałeś prawie 100 i po jakiego grzyba robisz kolejny nowy kanał? Zaczynasz od nowa? Kilix, gdzie twój stary kanał Zapi? Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony MT. Dzisiaj wam wyjaśnię, dlaczego założyłem nowy kanał, że tak powiem. Nie jest to wszystko z mojej winy. Miałem zrobić film i w sumie nawet ten film zrobiłem, tylko powiem po prostu w skrócie, w ogromnym skrócie, dlaczego tak naprawdę wy myślicie, że to ja usunąłem. Słuchajcie, włamał mi się na konto haker, który wgrał cheaty do CS-a, tak po skrócie, mógłbym mówić, mógłbym tutaj to mówić, dlaczego, skąd to wiem. Włamał mi się na moje stare konto, czyli Elektron TV, na którym miałam 1500 subskrypcji, usunął mi to konto. I na kanale Motor, czyli ten Zapi, nagrałem film, w którym dowiedziałam się wszystkiego, że jest taki haker, który może zawładnąć nad całym moim komputerem. I gdy ja wrzuciłem ten film, ten haker zobaczył ten film i usunął mi znowu kanał. Więc ja teraz założyłem kompletnie nowy kanał, kompletnie zresetowałem komputer i teraz ten haker nie ma już dostępu. Wiem o tym, ponieważ ściągnąłem sobie naprawdę masę stronek i teraz już powinno być dobrze, więc to nie z mojej winy. Ja tych kanałów nie usunąłem, bo to by było głupie, gdybym ja miał 1500 subskrypcji i nagle zaczynam wszystko od nowa, więc no trzeba trochę pomyśleć. Ja rozumiem, że są takie pytania, oczywiście. Bardzo właśnie dziękuję, że zadajecie takie. Przynajmniej możecie się teraz dowiedzieć, dlaczego założyłem ten nowy kanał. No i tak naprawdę to tyle, więc ja tych kanałów nie pousuwałem. Jeżeli chcecie jakiś dłuższy odcinek, w którym wam to wszystko wyjaśniam, daję różne argumenty, po prostu uzasadnię to, co teraz powiedziałem o tym hakerze, to dajcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, to zrobię właśnie taki dłuższy filmik, ale teraz myślę, że będą już od początku wszystko, wszystkie gry i tak dalej, jak było na starym kanale. Także do zobaczenia. Dziękuję bardzo jeszcze raz za te komentarze. Trzymajcie się i cześć.